Cześć, tu Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską. Ważny news, moi drodzy, odnośnie walki Tysona Fury'ego z Aleksandrem Usykiem. Już Wam wcześniej o tym wspominałem, cytując takie spekulacje Eddiego Hearna, natomiast wczoraj potwierdził wszystko też Mike Coppinger z ESPN. Otóż kontrakty na pojedynek o 4 pasy wagi ciężkiej pomiędzy Fury'em i Usykiem zawierają obustronną klauzulę rewanżową, czyli bez względu na to, kto wygra pierwszy pojedynek, to przegrany będzie mógł zażądać rewanżu. W takim wypadku aktywuje oficjalnie klauzulę rewanżową, no i zwycięzca pierwszej walki jest do rewanżu zobligowany. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że być może pamiętacie, Fury jeszcze niedawno zarzekał się, że on nienawidzi rewanżów, że jego rewanż z Usykiem nie interesuje, żadnej klauzuli rewanżowej, jedna walka i zwycięzca zabiera wszystkie pasy i wraca do domu. Natomiast PR-PR-em, gadaniem, a życie toczy się swoim torem, bo tak odsuwając na bok takie sprawy emocjonalne, właśnie PR-owe, no to rewanż jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, gdy dużo się potem w ringu ryzykuje. Tam w ringu może się wydarzyć wszystko, na przykład kontuzja, no i można przez całkowity przypadek stracić wszystko, na co się pracowało ciężko przez wiele lat. Zresztą Tyson Fury ma podobno rewanż nawet wpisany w kontrakt na walkę z Francisem Ngannou. Natomiast tak zupełnie szczerze powiem Wam, że o ile pierwsza walka, czy to Fury'ego z Usykiem, czy jakakolwiek inna walka czempionów, jest rozstrzygnięta w takiej sportowej, uczciwej atmosferze, że zwycięża tę walkę ten, który naprawdę był w ringu lepszy, nie ma żadnego skandalu, żadnych kontrowersji, no to nie jestem specjalnym zwolennikiem rewanżów. No bo słuchajcie, dlaczego niby wynik drugiej walki miałby być ważniejszy od wyniku tej pierwszej? Mam tutaj takie mieszane uczucie. Jeśli do ringu wchodzi dwóch równych sobie rywali, dwóch wielkich czempionów, no to powinni zrobić jedną walkę i potem wygrany na koniec zostaje z kompletem tytułów i tyle. A nie tak, że po dwóch walkach jest powiedzmy wynik 1-1, a mistrzowskie pasy należą do tego, który wygrał drugą walkę, a nie tę pierwszą. No ale możemy sobie tak pospekulować, podywagować, każdy ma jakieś tam preferencje, ale słuchajcie, dwie walki za 100 baniek w Arabii Saudyjskiej to są zawsze dwie bańki za 100 baniek w Arabii Saudyjskiej, a nie jedna taka walka i koniec. Natomiast, i tutaj druga ciekawa informacja z czwartku, jeśli Tyson Fury i Aleksander Usyk zdecydują się na rewanż, który gwarantuje im ten kontrakt na pierwszą walkę, to w stawce rewanżu nie będzie już mistrzowskiego pasa Federacji IBF, bo Federacja IBF rozesłała wczoraj oficjalne pisma, w których informuje, że zwycięzca pierwszej walki Fury kontra Usyk musi potem od razu bronić tytułu z Filipem Hrgowiczem bez prawa do rewanżu i bez żadnych walk w międzyczasie. No oczywiście ten nowy, bezdyskusyjny czempion, czy to będzie Fury, czy Usyk, może odmówić walki z Hrgowiczem, ale wówczas straci pas IBF, o który potem Chorwat zaboksuje z najwyżej sklasyfikowanym dostępnym challengerem, a tym, moi drodzy, na ten moment jest Anthony Joshua. Także jeśli będzie rewanż Fury'ego z Usykiem, a wielu na to wskazuje, że będzie, to o wakat IBF zaboksują Filip Hrgowicz i Anthony Joshua. Bardzo podobną sytuację mieliśmy swego czasu, być może część z Was pamięta, po walce Tysona Fury'ego z Władimirem Kliczką. Wówczas Fury został zobowiązany przez Federację IBF do obrony tytułu z Wiaczesławem Głaskowym, który był oficjalnym pretendentem, natomiast jednocześnie Fury był zobowiązany kontraktem do rewanżu z Kliczką. Wybrał tę drugą opcję, odmówił obrony z Głaskowem, no i Federacja IBF za karę odebrała mu mistrzowski pas. Potem o ten wakat Głaskow zaboksował z Charlesem Martinem na tej pamiętnej gali Szpilka kontra Wilder. Zresztą od tamtej pory Tyson Fury jest mocno pogniewany na Federację IBF za to, co mu uczyniła, odbierając mu mistrzowskie trofeum. Pojawiła się też w czwartek informacja na temat potencjalnej daty walki Tysona Fury'ego z Aleksandrem Usykiem, bo Parun potwierdził, że 23 grudnia to jest ta opcja numer 1 w tym momencie, natomiast nie jest to jeszcze data pewna, bo Parun stwierdził tak: wszystko zależy głównie od kondycji Tysona Fury'ego po walce z Francisem Ngannou. Jeśli Fury wyjdzie z niej bez żadnych problemów z rękoma, rozcięć i tak dalej, to stawiamy na wcześniejszą datę, czyli 23 grudnia. W każdym razie życzę Boparom, będzie to jednak zima, na pewno przed Ramadanem, a Ramadan przypada 10 marca. Boparum zaznaczył też grzecznie, że o wszystkim ostatecznie poinformuje pan Turki Al-Sheikh, bo to pan Turki Al-Sheikh płaci za tę całą imprezę w Arabii Saudyjskiej, więc Bob Arum nie może tutaj o niczym oficjalnie informować. Wszystko zostawia Saudyjczykom. A jeśli walka faktycznie ostatecznie się odbędzie, to Lennox Lewis, czyli ostatni bezdyskusyjny czempion kategorii ciężkiej, typuje, moi drodzy, zwycięstwo Tysona Fury'ego. Zapytany o swój typ na walkę Fury kontra Usyk,
Lennox Lewis powiedział tak. Usyka nie można lekceważyć, był bezdyskusyjnym mistrzem wadze junior ciężkiej i do tej pory jeszcze nigdy nie przegrał. On zawsze do swoich pojedynków trenuje z wielkim zaangażowaniem psychicznym i fizycznym. To będzie na pewno świetna walka. On da z siebie wszystko, by wygrać, ale tym razem będzie miał wyjątkowego rywala. To nie będzie jakiś tam dwumetrowiec, to będzie facet o wzroście 2 m 6 cm, który potrafi boksować i z normalnej, i z odwrotnej pozycji i bardzo dobrze porusza się w ringu. Ja zawsze powtarzam, że dobry, duży zawodnik pokonuje dobrego, małego zawodnika, więc proszę o to mój typ, mówi Lennox Lewis, wskazując na wygraną Tysona Fury'ego. A na zakończenie jeszcze dwa tematy z Polski, moi drodzy. Kto wie, być może niebawem zobaczymy nad Wisłą podobnie w akcji Steve'a Cunninghama, który w przyszłości, pamiętamy, boksował 2 razy z Krzysztofem Wodarczykiem i Tomkiem Adamkiem. Niewykluczone, że naprzeciw amerykańskiego weterana i byłego mistrza świata stanie Mamet Khalidov. Pamiętamy, niedawno były czynione przymiarki do walki Khalidova z Tomkiem Adamkiem, ale Khalidov pozostał w KSW, a Tomek Adamek poszedł do Fame MMA. Teraz podobno na tapecie jest walka Khalidova z Cunninghamem, oczywiście walka bokserska i obaj panowie są tym pojedynkiem bardzo zainteresowani. Natomiast Nikodem Jerzewski, moi drodzy, jest zainteresowany boksowaniem w wadze ciężkiej i 2 grudnia podczas gali Rocky Boxing Night organizowanej w Kościerzynie właśnie w wadze ciężkiej swój debiutancki pojedynek stoczy. Być może Nikodem Jerzewski będzie się kręcił jakoś tam wokół limitu kategorii Bridger, natomiast waga Bridger, no to wiadomo, to jest tylko waga, która funkcjonuje wewnątrz federacji WBC. Bokser jej na przykład nie uznaje, także Nikodem Jerzewski 2 grudnia boksuje w wadze ciężkiej, ale kto wie, być może jeśli mu się będzie tam dobrze wiodło i będzie ważył odpowiednio, to zawita też do rankingu kategorii Bridger. W tej placówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Bandziorki. Yo, we cantare esta canción para mi gente.